Siemano, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj sobie pojeździmy pitem w trochę łatwiejszym terenie. Dziś jest dzień czyszczenia filtra. Jest ostatnia jazda i lecimy czyścić filtr. Parę podjazdów, trochę gumowania, skoki. Także zapraszam do oglądania i lecimy z tematem. Taką ostatnią jazdę, bo dzisiaj mam zamiar wyczyścić pitę i wyczyścić filtr. Śnieg stopniał, można zauważyć, ostatnio było tego śniegu w pit. Dzisiaj mamy aż 6 stopni na plusie. Słońce troszkę przyświeciło. Też wam powiem, że nie ubrałem się dzisiaj zbytnio dobrze, mam zwykłe buty i jestem bez ochraniaczy. Ale damy radę. No, w tych butach lepiej się jeździ. Ostatnio sobie tutaj jechałem na CPN tędy. Był śnieg. Było dobrze, a teraz tu bajora są. Nie łapię w ogóle teraz trakcji tutaj. Chyba. Który mam bieg? Jedynka. No, zero trakcji. Kostka już jest taka beznadziejna. Do lasu da radę jeszcze. Idzie na gumę, idzie. Parę podjazdów. No, dwójka była. Fajną oponkę dobrać i będzie można fajnie śmigać. Oj, tu jak się pcham, to będzie problem z wyjazdem. Jakoś damy radę. Uło, najpierw rozpęd, wiadomo. Kurde, nie wiedziałem, gdzie jadę. Nie no, nie wyjdę stąd. Wow, tu są podjazdy. Nie wiem, czy nie za mocne te podjazdy. Tu na lepszą oponę lepiej było, albo na pogodę chociaż lepszą. Na razie tak rekreacyjnie, i tak nie jestem ubrany. Myślę, że będziemy wracać dopiero jak się rezerwa nam ukaże. Chociaż wątpię, że się ukaże, prędzej to się raczej nam czas skończy i słońce zajdzie. Ale to tylko dlatego, że nie mam na sobie całego stroju. Jakbym buty założył i ochraniacze, no to inaczej by zupełnie wychodziło. Nie wiem czego tak jest, ale nie ma w ogóle dołu ten pitbike. No tu podjazdy są kozackie. Tyle, że tu na tych podjazdach jeszcze nigdy nie próbowałem nic. I raczej próbować nie będę. Wjedziemy sobie tylko tu na chwilę. No tu już jest kawał podjazdu. Powiem wam tak. Tu raczej nie ma się co pchać z tymi oponami. Ale obiecuję, że wymienię opony, to sobie popróbujemy coś bardziej hardkorowego. Dalej. Ja
Nie no, raczej lipa. Chociaż próbujemy. Śniegu nie ma. Przejezdne? Póki co tak. Dobra. Jazda. Dobra. Jakoś się udało. No tu wpaść byłby problem. O kurde. Dobra. W ogóle wąsko tu strasznie. MRF. Miej przyczepność, proszę cię. Ja pier... Nie no, łatwo. No jest taka ścieżka, ale raczej... Nie no, przejechać bym przejechał. No kurde, nie wiem gdzie jechać, ale jadę. Jadę wzdłuż rzeki, na pewno gdzieś musi być wyjazd. No, tu już jest kogoś. Widać to dbane. Gdzie jadę, jadę, to ja nie wiem. Dobra, dobijamy. Już z powrotem trafię. Trochę sobie pośmigaliśmy tutaj tego typu. Nie ma co dalej śmigać, bo się robi powoli ciemno. Fajnie się lata na gumie. Oh no! Siemano, dziś teraz postanowiłem umyć pitbike'a i przy okazji opowiedzieć wam jak się do tego zabrać. Na początek sobie zdejmujemy filtr i jego będziemy czyścić osobno. Warto sobie założyć jakąś osłonę na wejście do tego gaźnika od strony filtra, aby żadna woda, żaden syf tam się nie dostał. Ja sobie to zaślepiłem trytytką oraz lateksową rękawiczką. Więc tak, mamy zatkane wejście do gaźnika, to teraz warto sobie zatkać rurę wydechową. Tutaj rozwiązanie wziąłem sobie takie, że wsadziłem sobie dosyć sporo gąbki do środka, aby tam się po prostu woda nie nalała. To wiadomo, gąbka zamoknie, to się nic nie dzieje. Więc tak, mamy wszystko szczelnie, więc zabieramy się do mycia. Ja sobie wstępnie przepłukałem motocykl po prostu wężem ogrodowym. Teraz oczywiście piana. Aby brud się trochę rozpuścił i było to trochę zmiękczało. No i oczywiście na koniec płukamy wszystko, każdą szczelinę, żeby motocykl był po prostu czysty. W ten oto sposób udało nam się umyć motocykl. Filtr możemy wyprać w pralce, możemy go umyć ręcznie. Oczywiście przed jazdą, przed założeniem filtra warto go nasączyć. Ja użyłem do tego motula i daję radę. Oczywiście po myciu też smarujemy łańcuch, aby nam nie zardzewiał. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę, suba i co? I widzimy się w następnym odcinku. Wiosna się zbliża, także myślę, że w następnym odcinku już będziemy mogli lecieć sobie na supermoto. Więc co? Ja już więcej wam czasu nie zabieram. Miłego weekendu i widzimy się po prostu za tydzień, w sobotę. Jak zwykle o godzinie 17:00. Siemano.